sposób rozwiązania zadania ze statystyki opisowej, a dokładniej z wszechstronnej analizy struktury, gdzie chcemy konkretnie ocenić kształt, a dokładniej powiedzmy sposób spłaszczenia, ewentualnie wysmukłości w porównaniu do rozkładu normalnego, czyli badanie koncentracji skupienia rozkładu. I chodzi o to, że mamy, tak jak tutaj widzicie, szereg rozdzielczy przedziałowy, gdzie mamy dane zapisane w postaci kolumn. Tak oznaczamy początek każdego z przedziałów X0i. Tutaj mamy zapisane końce każdego z przedziałów, a tutaj ostatnia kolumna dotyczy liczebności każdego z tych przedziałów. Czyli możemy powiedzieć, że na przykład wyników między 45 a 53 mieliśmy 16, a wyników między 69 a 77 było 5. I teraz, żeby w tym momencie zbadać koncentrację, czyli skupienie rozkładu za pomocą miar klasycznych, po kolei musimy na pewno tutaj, zobaczcie, oszacować, ile wynosi środek każdego przedziału. Jest to oznakowanie takie typowe dla przedziałów, że to jest x i z kółkiem u góry, czyli to środek każdego przedziału. Jak się go liczy? Ano, to jest to środek przedziału, czyli liczba dokładnie występująca na środku. Najlepiej jest to policzyć jako średnią arytmetyczną końca i początku, gdy oczywiście nie jest to takie bardzo łatwe. Czyli 29 plus 37 przez 2 daje nam 33. Na przykład 69 plus 77 przez 2 daje 73. Mamy więc środek każdego przedziału. Jest to konieczne do policzenia czego? Średnia arytmetycznej. Średnia arytmetyczna jest taką podstawową miarą klasyczną, która w każdej mierze klasycznej, czy to w odchyleniu standardowym, czy jakieś badanie asymetrii koncentracji, wszędzie jest zawarta we wzorze. Dlatego mówimy, że są to miary klasyczne, bo opierają się na klasycznej średniej arytmetycznej, typowej mierze w statystyce, takiej podstawowej mierze. I teraz oczywiście będziemy potrzebować potem kolejne kolumny. Zaraz będziemy omawiać, które te kolumny z czego się nam wzięły. I po kolei pierwszą rzeczą, którą musimy tutaj policzyć, jest tak zwana średnia arytmetyczna, ale liczona na podstawie przedziałów. Sam wzór mówi o tym, że jest to suma. Czego? Każdy środek przedziału musi być przemnożony razy liczebność tego przedziału. Jeżeli liczebność każdego przedziału przemnożę razy środek każdego przedziału, wówczas otrzymujemy przemnożenia, jak każda z tych wartości liczebności razy środek przedziału po przemnożeniu nam daje. Suma tych wszystkich przemnożeń, czyli środek przedziału razy liczebność, daje nam w tym zadaniu 3904 i wystarczy podzielić przez ile mamy tych liczb. Ile jest liczb? To jest podsumowanie kolumny NI, 80. I teraz ja w tym momencie posiadam interpretację tej średniej arytmetycznej, ale gdy mamy zbadać typowo skupienie czy koncentrację, jakkolwiek to nie nazwiemy, to nie trzeba interpretować miar chyba. Chyba że wykładowca jasno powiedział, że wszystko, co policzycie, to interpretujecie. A więc jeżeli badamy tutaj przychodnie lekarskie pod względem liczby badanych pacjentów, no to wiemy w tym momencie, że średnia liczba pacjentów wśród tych przychodni lekarskich wynosi 48,8 osoby. Jest to raczej potrzebna interpretacja. Zawsze powiemy, czy średnia, czy ile dzienna liczba pacjentów wynosi. Jest to raczej potrzebne. Teraz drugą miarą, która tutaj będzie potrzebna, żeby zbadać skupienie, jest to odchylenie standardowe. Jeżeli znacie tak zwaną miarę wariancję, to ona jest tutaj faktycznie pod pierwiastkiem. I żeby otrzymać tą wariancję jako element odchylenia standardowego, musimy mieć od każdego środka przedziału odjętą średnią, potem przemnożoną przez siebie, czyli podniesioną do kwadratu i przemnożoną razy liczebność. A więc, jeżeli wiem, że średnia wynosi 48,8,
to od każdego środka przedziału, jak tutaj widzicie, odejmujemy tą średnią 48,8 i mamy wyniki. W kolejnym kolumnie, która jest niezbędna do tego odchylenia standardowego, czy wcześniej pod pierwiastkiem wariancji, te różnice, które tutaj mamy zapisane, każdą z tych różnic podnosimy do kwadratu, a potem jeszcze na koniec przemnażamy razy odpowiednią liczebność, czyli minus 23,8 do kwadratu razy 5, 16 do kwadratu razy 7, 32,2 do kwadratu i razy 2. Otrzymujemy tutaj cały ciąg tych wyników i podsumowujemy. Dlaczego? Bo do każdej miary klasycznej potrzebujemy zawsze podsumowanie podpisanej kolumny. A więc odchylenie standardowe będzie to faktycznie pierwiastek czego? Tego wyniku podzielonego przez 80, czyli będzie to pierwiastek ze 187,16. Wychodzi wynik. Oczywiście, że możecie to zinterpretować, ale nie jest to konieczne. I teraz kolejną miarą, która już jest typową miarą skupienia, będzie to czwarty moment centralny. Może to Wam przypominać, czy trzeci moment centralny wykorzystywany w asymetrii, czy drugi moment centralny wykorzystywany przy zróżnicowaniu, czyli to jest tak zwana wtedy wariancja. Zobaczcie, jak się go liczy, ten czwarty moment centralny. Musimy mieć sumę czego? Od każdego środka przedziału odjętą średnią podniesioną do czwartej potęgi i razy liczebność. Czyli jeżeli tu były te różnice, to potem każdą z nich podnosimy do czwartej potęgi, zwróćcie uwagę, do czwartej potęgi i mnożymy razy liczebność. Wtedy otrzymamy te następujące tutaj wyniki, gdzie potrzebujemy podsumowanie tak podpisanej kolumny i dzielimy przez 80 wyników, bo tyle wynosi u nas suma NI. Czyli jeżeli sumę tamtej ostatniej kolumny podzielę przez 80, mam wynik. Ten wynik, jak może w przypadku asymetrii coś nam daje, ten wynik taki pośredni, to tutaj nic nam dalej nie daje, bo musimy, żeby ocenić skupienie, koncentrację, policzyć współczynnik koncentracji. Współczynnik koncentracji, czy zapiszecie K, czy alfa 4, zależy od uczelni, nie ma to większego znaczenia. Kwestia oznaczenia, jest to ułamek, gdzie w liczniku mamy czwarty moment centralny, czyli tak zwany Mi4, przez odchylenie do czwartej potęgi. Odchylenie do czwartej potęgi wystarczy podnieść na kalkulatorze bez problemu i wcześniej policzyć, po prostu może inaczej, podstawmy. Czwarty moment centralny przepisujemy i dzielimy przez odchylenie, ale podniesione samo ono do czwartej potęgi. Wychodzi nam wynik i w tym momencie możemy zinterpretować otrzymany wynik. To znaczy, chodzi o to, że jeżeli nasza koncentracja, ale klasyczna, co jest bardzo ważne, jest mniejsza od 3, mówimy, że rozkład jest spłaszczony w porównaniu do rozkładu normalnego. Gdyby nasz wynik znajdował się powyżej 3, nieważne jak daleko od 3, ale powyżej 3, to powiemy, że odwrotnie, rozkład jest wysmukły, czyli jest taki wysoki, taki wciągnięty do góry. W porównaniu do rozkładu normalnego. Gdybyście faktycznie kiedyś trafili, że wynik koncentracji by dokładnie wyszedł Wam 3, nie jest plus 1, czy 3,1, czy 2,9, ale dokładnie równy 3, to powiemy, że rozkład analizowanych przychodni pod względem liczby pacjentów jest zgodny z rozkładem normalnym. To jest przypadek bardzo rzadki, ale może teoretycznie wyjść, więc musicie zawsze porównywać do trójki. Poniżej trójki rozkład spłaszczony, powyżej trójki rozkład wysmukły. Pamiętajcie zawsze o interpretacji. Zawsze mówimy, jak to rozkład naszej zbiorowości pod względem cechy, czyli liczby pacjentów u nas, jaki on był. Czy był spłaszczony w stosunku do rozkładu normalnego, czy też może wysmukły. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono badania skupienia koncentracji miarami klasycznymi.
Jeżeli będziecie potrzebować się ze mną skontaktować, piszcie na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie zadania, ale mówię tylko z przedmiotów ilościowych, ekonomicznych. Całość mojej oferty oczywiście możecie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Was bardzo serdecznie proszę o subskrypcję mojego kanału czy też filmów. Udostępniajcie te filmy i jest to dla mnie ważne dlatego, żebym wiedziała, czy te filmy mają dla Was jakieś znaczenie, czy są przydatne. A sami rozwiązujcie jak najwięcej przykładów, bo tylko to Wam będzie gwarantowało faktyczne zaliczenie przedmiotu. I na innych moich filmach, na playlistach możecie znaleźć pozostałe uzupełniające materiały, czy ze statystyki opisowej, czy matematycznej, czy z ekonometrii. Także zapraszam Was do nauki i serdecznie pozdrawiam. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.